rozpoczniemy analizę niezwykle ważnej z punktu widzenia zarówno tego zasadniczego, jak i z punktu widzenia pewnych okoliczności, w których przyszło nam żyć, niezwykle ważnej cnoty, mianowicie cnoty sprawiedliwości. Przed wakacjami poruszyliśmy temat cnoty miłości i to jest oczywiście cnota najwyższa, cnota najdoskonalsza. Sprawiedliwość nie dorasta do cnoty miłości swoją doskonałością. Nie jest oczywiście tą cnotą, która bezpośrednio wiąże nas z Bogiem, ale jednak pomimo tego wszystkiego jest cnotą niezwykle ważną i też jest bardzo ciekawą informacją to, co można znaleźć tutaj w trzech okresach życia wewnętrznego ojca Garrigo Lagrange'a w książce, którą polecam z całego serca jako takiemu naprawdę niezwykle dokładnemu, to jest dokładnie, niezwykle dokładny podręcznik życia duchowego. I tutaj jest cały rozdział poświęcony cnocie sprawiedliwości i jej wadze. I rozpoczyna się bardzo ciekawą uwagą, mianowicie i bardzo słuszną swoją drogą, mianowicie cnota sprawiedliwości nie jest wcale dobrze zrozumiana jakby w sensie swojej wagi, w sensie swojego zadania, nawet wśród tych, którzy dążą do pobożności, dążą do świętości. I faktycznie tutaj autor podaje pewien konkretny przykład, mianowicie chodzi o świętego Jana od Krzyża i to, jak był traktowany przez swoich współbraci w klasztorze. Właśnie brakowało tam niewątpliwie cnoty sprawiedliwości. Jest to faktycznie cnota, która z jednej strony ma charakter, jak się zaraz okaże, bardzo społeczny. Cnota, która właściwie, można powiedzieć, buduje społeczność, a jednocześnie w takich codziennych wysiłkach nad doskonaleniem naszej duszy jest bardzo często lekceważona. Koncentrujemy się na cnocie roztropności, na umiarkowaniu, na męstwie, a sprawiedliwość spośród tych czterech cnót kardynalnych gdzieś tam ginie zupełnie. Z jednej strony intuicyjnie rozumiemy, na czym mniej więcej polega sprawiedliwość, no żeby każdemu oddać to, co się jemu należy, ale z drugiej strony wcale nie jesteśmy tak sprawiedliwi. I oczywiście, skoro już jesteśmy przy temacie cnoty miłości, to jeszcze tutaj zacytujmy Tomasza, który tutaj w części drugiej, w kwestii 29 pisze, że pokój, który jest spokojem, ładu, w zjednoczeniu woli pojedynczych ludzi, jest pośrednio dziełem sprawiedliwości. Bezpośrednio jest dziełem miłości, jak pisze dr Anielski, ale pośrednio dziełem sprawiedliwości. Dlaczego? Dlatego, że sprawiedliwość usuwa przeszkody pokoju, a mianowicie wszelkie krzywdy i szkody. A więc, moi drodzy, faktycznie cnota sprawiedliwości jest niezwykle ważna, bo w momencie, kiedy nie likwidujemy przeszkód, trudno, żeby jakieś dzieło mogło się w sposób doskonały udać, w sposób doskonały realizować. Dlatego też cnota sprawiedliwości zasługuje na uwagę i co więcej, jest ona faktycznie jakoś niezbyt dobrze znana, a jest, że jest ważną. Możemy się o tym przekonać, mianowicie tutaj sięgając, to jest tomik 18 w tym starym wydaniu, nazywa się właśnie Sprawiedliwość. To są części, pewne części drugiej, pewne kwestie od 57 zaczynając. I w kwestii 59 o niesprawiedliwości, bo jakby w ten sposób może nietypowo rozpocznijmy tą analizę od samej niesprawiedliwości. Czyli co się dzieje, kiedy człowiek jest niesprawiedliwy? Co się dzieje, kiedy wcale nie dąży, nie chce dążyć do posiadania cnoty sprawiedliwości i popełnia wobec tego jakieś uchybienia wobec tej cnoty. I czym się te uchybienia kończą? Więc artykuł 4 jest pewnego rodzaju przestrogą dla każdego, kto sobie lekceważył cnotę sprawiedliwości. Bo jest tutaj pytanie następujące postawione w tytule. Czy każdy, kto czyni niesprawiedliwość, popełnia grzech śmiertelny? I odpowiedź może nas nieco zaszokować, bo odpowiedź jest taka, wydaje się, że nie każdy występek przeciw sprawiedliwości jest grzechem śmiertelnym, a skoro tak jest już to zdanie tak postawione, odpowiedź, jeżeli ona brzmi, wydaje się, że nie, no to już jakby domyślamy się, że odpowiedź zasadnicza
dana nam przez świętego Tomasza będzie twierdząca, a więc, że zasadniczo złamanie sprawiedliwości będzie wiązało się z grzechem śmiertelnym. Ale oczywiście od razu pojawiają się wątpliwości, które też i doktor Anielski tutaj nam przedstawia. Mianowicie takie, że jeżeli jest coś grzechem lekkim, jeżeli jest po prostu niesprawiedliwe, ale w materii lekkiej, no to w takim razie nie można mówić o grzechu śmiertelnym. Jeżeli to jest jakiś drobiazg, trudno tutaj mówić o grzechu śmiertelnym. Jak najbardziej. Poza tym matką wszystkich cnót, pisze Tomasz, jest miłość. Grzechem śmiertelnym jest coś, co właśnie wykracza przeciwko miłości, a przecież nie wszystkie grzechy przeciwstawne innym cnotom są śmiertelne, więc wydaje się, że także i niesprawiedliwość nie powinna być grzechem śmiertelnym. I jednak pomimo tego, tak naprawdę tutaj z drugiej strony wszelkie postępowanie niesprawiedliwe, zauważa Tomasz, sprzeciwia się prawu Bożemu. Dlaczego? Sprowadza się albo do kradzieży, albo do cudzołóstwa, do zabójstwa, czegoś podobnego. A to oczywiście wszystko, co jest z prawem Bożym sprzeczne, jednak jest grzechem śmiertelnym. Dlatego jednak widzimy, że niesprawiedliwość powinna się w takim razie jednak wiązać z popełnieniem grzechu śmiertelnego. I tutaj w dokładnej analizie w odpowiedzi Tomasz zauważa, mówi, że o różnicy między grzechami, jak żeśmy wcześniej powiedzieli, grzech śmiertelny sprzeciwia się miłości stanowiącej życie duszy. Otóż wszelka szkoda wyrządzona drugiemu sama przez się sprzeciwia się miłości. A więc jednak, od razu mamy w ten sposób odpowiedź na zarzut trzeci, a więc jednak, mimo tego, że sprawiedliwość i miłość to są różne cnoty, to jednak niesprawiedliwość też sprzeciwia się miłości. Skoro więc niesprawiedliwość polega zawsze na szkodzeniu drugim, dlatego z rodzaju swego jest grzechem śmiertelnym. Ale co to znaczy z rodzaju swego? I jak rozwiązać tą trudność taką oczywistą? Jeżeli mamy do czynienia z jakąś bardzo drobną niesprawiedliwością, to oczywiście trudno mówić o grzechu śmiertelnym. Jak najbardziej. I Tomasz w odpowiedzi na tą trudność zauważa, że kto postępuje niesprawiedliwie w drobnych sprawach, nie wyrządza pełnej krzywdy. Po prostu nie wyrządza pełnej krzywdy. W miarę jak tego rodzaju postępowanie można uznać za niesprzeczne całkowicie z wolą tego człowieka, który to niesprawiedliwe postępowanie na sobie odczuwa. Na przykład, gdy ktoś zabierze jedno jabłko lub coś podobnego komuś, to, jak można przypuszczać, przez to nie dozna szkody ani przykrości. A więc w takich drobnych sprawach po prostu nie mamy do czynienia z jakby krzywdą w sensie zasadniczym i właściwym i dlatego tylko nie ma do czynienia z grzechem śmiertelnym. I w ten sposób rozumiemy wagę tej cnoty, nie tylko domyślamy się, że ma ona charakter społeczny i tworzy społeczeństwo, usuwając wszelkie szkody, krzywdy, które oczywiście bardzo by raniły owe społeczeństwo. Zresztą można powiedzieć, że dzisiejszy świat jest bardzo dobrym przykładem i każdy dorosły człowiek, widząc, jak wiele jest niesprawiedliwości, no często po prostu no jakoś staje jakby w obliczu pewnych pokus przeciwko sprawiedliwości, skoro inni są niesprawiedliwi, dlaczego ja mam być sprawiedliwy, skoro państwo nakłada niesprawiedliwe ciężary, niesprawiedliwie rozkłada pewne przywileje, dlaczego ja mam być sprawiedliwy, więc jest to cnota dzisiaj niezwykle ważna, cnota, która jest bardzo zagrożona, ale jednocześnie z drugiej strony widzimy, że ona również dla postępu duchowego, wręcz dla życia w łasce uświęcającej jest niezbędna, że bez niej po prostu bardzo łatwo można grzechy śmiertelne popełniać, właśnie będąc niesprawiedliwym, krzywdząc kogoś. I to krzywdzenie, zasadniczo pamiętajmy, że skoro człowiek jest bardziej duszą niż ciałem, chociaż jest duchowo cielesny i nie można tych wymiarów od siebie jakoś oddzielać, ale skoro jest bardziej duchowy, wobec tego krzywdzić można, zresztą łatwiej nawet w obszarze duchowym, chociażby przez odmowę, przez psucie komuś opinii, już nie mówiąc o oczernianiu oczywiście, tak, bo to już nawet nie jest wtedy jakaś kradzież dobrego imienia, to już jest nawet często takie, nawet nazwijmy to takie społeczne zabójstwo, jeśli komuś się dobre imię zepsuje, na tyle, że ktoś nie może realizować dobra, które wcześniej realizował, więc jest to rzeczywiście obszar, gdzie bardzo łatwo jest o grzechy, a jednocześnie nie zwraca się na to wcale aż tak wielkiej uwagi. To jest pewnego rodzaju paradoks. I teraz, jeśli mówimy o sprawiedliwości, to musimy też zwrócić uwagę na to, że jest w tym zagadnieniu pewnego rodzaju subtelność, czy pewnego rodzaju głębia, której
no, próżno szukać w przypadku innych cnót. Dlaczego? Dlatego, że właśnie ta cnota ma jakby zasadniczo charakter społeczny. Ona jest jakby odkryta na samym początku refleksji filozoficznej w aspekcie tym właśnie społecznym, międzyludzkim. I to pobrzmiewa bardzo wyraźnie, jakby bezpośrednio to jest widoczne w rozumieniu, w definiowaniu sprawiedliwości przez Arystotelesa. I to jakby zostało tutaj już nawet jakoś napomknięte, że jest to po prostu oddawanie każdemu tego, co się należy. A więc widzimy, że chodzi o cnotę, która się jakoś realizuje pomiędzy ludźmi, tak, w jakiś sposób. Tutaj oczywiście od razu jakby trzy, można już, chociaż dzisiaj nie zdążymy tego zanalizować, ale tutaj od razu właściwie trzy takie obszary, czy trzy jakby rodzaje sprawiedliwości trzeba będzie rozpatrzeć, dlatego że jeżeli mówimy o relacjach społecznych, relacjach międzyludzkich, no to po pierwsze człowiek wobec człowieka oczywiście w jakiejś relacji musi być, tak? Tutaj musi być sprawiedliwość zachowana, ale także człowiek wobec pewnej całości, wobec całego społeczeństwa, społeczeństwa rozumianego jako pewna całość, bo człowiek jest częścią tej społeczności i musi wobec całości się ustosunkować w odpowiedni sposób. Ale także w jakiś sposób całość musi się ustosunkować do jakiejś pojedynczej części, tak jak właśnie, tak jak ten to jest cnota zasadniczo władzy kierujących tych czynników, które muszą w odpowiedni sposób, właśnie sprawiedliwy, muszą rozdzielać zarówno jakieś ciężary, obowiązki, jak też i przywileje. A więc widzimy, że jest to złożona rzeczywistość. Ale jeszcze jakby jest dlatego tak bardziej skomplikowana, niż by się to wydawało na pierwszy rzut oka, ponieważ my kojarzymy sprawiedliwość przez pryzmat cnót kardynalnych, zresztą słusznie, ponieważ jest jedną z tych cnót kardynalnych i jest wymieniana zaraz obok roztropności, umiarkowania i męstwa. I musimy jakby w schemacie tych cnót kardynalnych umieć sprawiedliwość umieścić, tak? A więc innymi słowy, czym jest sprawiedliwość, kiedy ją rozumiemy jako cnotę kardynalną i skąd ona się w ogóle wzięła pośród tych cnót? No bo jeśli chodzi o cnotę umiarkowania, czy cnotę męstwa, w ogóle męstwo to jest pierwsza z cnót odkrytych w ogóle, tak? Ona wprowadza pewien porządek rozumu w uczuciowość związaną z popędem zdobywczym, i to jest cnota, która w tych różnych trudnościach dnia codziennego nawet jest ważna, a przede wszystkim odkryta z okazji wojny, z okazji obrony przed najeźdźcą, a więc jest to cnota taka bardzo heroiczna, wymagająca dążenia do tego trudnego dobra. Jest oczywiście to prowadzenie ładu, to się nazywa cnotą umiarkowania, ładu w popęd do przyjemności, który jakby w sposób oczywisty domaga się, zwłaszcza po grzechu pierworodnym, żeby ten ład rozumu w niego wprowadzać. No i cnota roztropności, o której też mówiliśmy na konferencji, cnota niezwykle taka wieloraka i cnota niezwykle ważna. A tutaj się właśnie okaże zaraz, że i sprawiedliwość ma pewien taki wymiar przekraczający nieco tylko ten charakter, który można by się spodziewać, że będzie miała przez jakąś analogię z umiarkowaniem czy męstwem. A więc, moi drodzy, więc jak to się stało, że cnota ta została też nazwana cnotą kardynalną, czyli cnotą, która wprowadza pewien ład i co ona wprowadza, czy co tak naprawdę porządkuje człowieku. I dlaczego akurat możemy też mówić o sprawiedliwości jako o cnocie, która wprowadza taki ład w pojedynczym człowieku, skoro wiemy, że zasadniczo jest cnotą społeczną. No to bierze się tutaj święty Tomasz bardzo dokładnie to analizuje, ale tak historycznie bierze się stąd, że Platon, kiedy chciał wniknąć w istotę ludzkiej duszy i zrozumieć, w jaki sposób funkcjonuje człowiek, znalazł pewną analogię. Człowieka jakby przyrównał do państwa, do takiego państwa miasta greckiego polis i wyróżnił w takim polis, znaczy właściwie one były po prostu wyróżnione, istniały trzy takie warstwy ludności, trzy takie grupy, które po prostu tworzyły no jakby ten zasadniczy rdzeń każdego polis, więc byli ci rządzący. W państwie idealnym Platon nazywa ich filozofami, ale w takim każdym konkretnym, realnym państwie no ta grupa nie musi być akurat utożsamiona z filozofami, ale jest zawsze władzą, którą można jakby w człowieku, można znaleźć pewien odpowiednik, taki analog i to będzie oczywiście logos, to będzie rozum, to będzie ten czynnik nadrzędny i kierujący, no i jego oczywiście tutaj tą cnotą kierującą, cnotą doskonalącą właściwie ten rozum,
to będzie roztropność. Jeszcze w przypadku Platona używano określenia mądrość, ale u Arystotelesa pojawia się roztropność. I to jest to, o czym już dobrze wiemy, jak ważna jest roztropność, też rozumiemy. Poza tym jeszcze są inne dwie takie warstwy w każdym państwie, mianowicie jest ta warstwa, jest ta grupa wojowników, obrońców, tych, którzy po prostu walczą, bronią, którzy są takimi stróżami, opiekunami, wojownikami. I oczywiście tej grupie odpowiada w duszy pojedynczej, konkretnej, pewien, właśnie to nazywa się Timos po grecku, to jest ten popęd zdobywczy, to jest ten popęd do walki, to jest ta zdolność do tego, żeby to dobro trudne osiągać. I tutaj cnotą jest oczywiście męstwo, to doskonale. No i jest oczywiście ta trzecia grupa, warstwa ludności, też tak hierarchia jakby najniższa, która ma za zadanie pracę i zdobywanie owoców tej pracy, takich materialnych. A więc to są chłopi, rzemieślnicy, ci wszyscy, którzy zdobywają po prostu jakieś środki do życia, no i też oczywiście w jakiejś mierze dzielą się z innymi członkami społeczności państwowej. I tutaj oczywiście w przypadku człowieka będzie to popęd do przyjemności i będzie tym odpowiednikiem i cnotą będzie umiarkowanie. I tak rzeczywiście Platon bardzo głęboko te analogie traktuje, tak bardzo poważnie, dlatego traktuje też cnotę męstwa jako tą najważniejszą dla wojowników, dla tej grupy, cnotę umiarkowania jako tą najważniejszą dla tych, którzy mają po prostu pracować i osiągać jakieś owoce pracy, i cnotę roztropności uważa za najważniejszą dla owych kierowników każdego państwa. I moi drodzy, pytanie w takim razie się pojawia następujące. Gdzie tutaj jest miejsce na sprawiedliwość? Skoro jest to cnota społeczna, to w przypadku państwa można domyśleć się mniej więcej, na czym ona będzie polegała, bo ona tutaj jakby nie jest przyporządkowana jakiejś konkretnej grupie, nie ma tutaj jakiejś warstwy adwokatów, prawników, tylko po prostu sprawiedliwość polega na tym, że te grupy wszystkie w odpowiedni sposób są jakoś ze sobą dogadane, także dzięki prawu, dzięki zwyczajom, dzięki po prostu postępowaniu następuje pewna jakieś harmonijne współżycie tych grup, tak, że one jakby faktycznie są jakoś zgodne w dążeniu do dobra wspólnego. One w jakiś harmonijny sposób ze sobą się wiążą i na tym mniej więcej sprawiedliwość polega. Ona jakby łączy ze sobą wszystkie te elementy państwa, powoduje, że właśnie, że nie mamy do czynienia z jakimś konfliktem, czy jakimś zarzewiem konfliktu, prawda, który by był w pewnym sensie już konfliktem jakoś utajonym, ale bardzo realnym. A więc na tym właśnie w tym wymiarze społecznym polega sprawiedliwość i to da się jeszcze jakieś zupełnie łatwo wywnioskować, ale od razu zobaczmy, że mamy dzięki temu rozwiązanie tego zagadnienia, jak to jest możliwe, że sprawiedliwość również jest cnotą kardynalną. Bo jeżeli tak jest, jeżeli mamy do czynienia z taką analogią, to w takim razie możemy to samo o sprawiedliwości powiedzieć w wymiarze jednostkowym, w wymiarze konkretnej duszy ludzkiej. A więc sprawiedliwość będzie po prostu polegała na tym, że wszystkie części duszy będą jakoś ze sobą harmonijnie współpracowały, że będziemy mieli do czynienia z jakąś harmonią istniejącą w człowieku. I w ten sposób właśnie sprawiedliwość nagle okazała się cnotą, którą da się przypisać każdemu człowiekowi z osobna. I mimo tego, że ona ma charakter zasadniczo społeczny, to występuje w naszych katechizmach jako ta cnota kardynalna, cnota, którą po prostu traktujemy trochę na podobieństwo cnoty umiarkowania czy cnoty męstwa, bo oczywiście sprawiedliwość czym jest, czy jest bardziej podobna do roztropności, czy bardziej do umiarkowania i męstwa. Otóż na pewno nie jest cnotą, tak jak roztropność, nie jest cnotą związaną z wymiarem poznawczym. I tutaj też oczywiście, jeśli chodzi o świętego Tomasza, to możemy o tym przeczytać w artykule 4 kwestii 58. Czy podmiotem sprawiedliwości jest wola? Bo okazuje się właśnie, że podmiotem sprawiedliwości jest wola i też jednocześnie to nam trochę tłumaczy tą zagadkę, dlaczego w starożytności nie udało się znaleźć takiego podmiotu w duszy ludzkiej, który by był odpowiedzialny za cnotę sprawiedliwości, który by po prostu właśnie związany z nią.
Dlatego, że w starożytnej filozofii greckiej wola nie została jeszcze w należyty sposób doceniona, zauważona. To stało się już później. W każdym razie w tym okresie klasycznym filozofii greckiej wola, chociaż oczywiście no, występuje jako pewne pojęcie, to jednak jest jakby czymś mocno wtórnym wobec intelektu, wobec rozumu, wobec logosu. I dlatego tutaj w tym obrazie u Platona, czy też u Arystotelesa o woli za dużo nie będzie. A więc podmiotem sprawiedliwości jest wola. I jak to uzasadnić? Więc Tomasz pisze tak, że oczywiście nie polega na tych czynnościach poznawczych. Sprawiedliwość jakby nie wiąże się z tym, z poznawaniem. Natomiast jesteśmy sprawiedliwi, pisze Tomasz, przez to, że coś należycie czynimy. Dlatego właśnie musi to mieć coś wspólnego z władzą pożądawczą. Ale te władze pożądawcze mamy dwie, czy dwa rodzaje. Bo jakie jest jednak pożądanie? Wola, która jest w rozumie, oraz pożądanie zmysłowe, które idzie za poznaniem zmysłowym, czyli to, które też jest w zwierzętach. I dzieli się to poznanie zmysłowe na popęd zdobywczy oraz popęd do przyjemności. Popęd zdobywczy doskonalony przez męstwo, popęd do przyjemności doskonalony przez umiarkowanie. Dlatego to pożądanie, które mamy w rozumie, to umysłowe, to, które tylko my posiadamy, bo zwierzęta tego już posiadać nie mogą, właśnie związane jest z cnotą sprawiedliwości. Tu pisze dalej Tomasz, oddawanie zaś każdemu tego, co mu się należy, nie może pochodzić od popędu zmysłowego. Dlaczego? Gdyż spostrzeżenie zmysłowe nie sięga tak daleko, by mogło ująć współmierność jednego jestestwa do drugiego. Czyli żeby dokonać pewnego jakby tutaj tego, żeby coś oddać, to co się komuś należy, muszę w sposób abstrakcyjny i ogólny, taki wykraczający poza konkret, poza to, co jest dostępne dla zwierząt, dla poznania zmysłowego, muszę to jakoś ocenić, muszę jakoś określić, co komu należy oddać, jakie są prawa, jakie są obowiązki, a to już wykracza poza oczywiście poznanie zmysłowe, poznanie czegoś takiego. Jest to właściwością rozumu i dlatego właśnie wola jako wola, a nie popęd do przyjemności lub do walki, może stanowić podmiot sprawiedliwości. Stąd Arystoteles określa sprawiedliwość jako czynność woli. A więc tym samym zaczynamy rozumieć, dlaczego sprawiedliwość będzie związana z wolą. Nie było to takie jasne w filozofii Platona właściwie zupełnie. Tutaj u filozofa już, czyli Arystotelesa, zaczyna się pojawiać wola, no ale właśnie ona sama w sobie też nie była nawet u Arystotelesa jakoś specjalnie podkreślone. I teraz jeszcze ostatni taki element dzisiaj, mianowicie jest coś, co jakoś wiąże nam, jakby jest pewna taka synteza, która łączy nam ten wymiar indywidualny, wymiar taki bardzo szczegółowy sprawiedliwości jako tej kardynalnej cnoty wprowadzającej porządek w konkretnym człowieku z tym wymiarem społecznym, od którego właściwie żeśmy zaczęli. I to jest wszystko wyrażone w kolejnym, piątym artykule. Mianowicie tutaj Tomasz zastanawia się, czy sprawiedliwość jest cnotą ogólną. Na czym polega ta ogólność, to jeszcze będzie wyjaśnione za chwilę, ale jest tutaj bardzo ciekawa odpowiedź, która już właściwie w zarysie zawiera jakby odpowiedzi na wszystkie pytania czy niejasności. Otóż jest tutaj napisane w ten sposób. Sprawiedliwość, jak widzieliśmy w poprzednim artykule, wprowadza ład w stosunkach człowieka do innych, czyli ma ten wymiar społeczny przede wszystkim. Ale to dzieje się w dwojaki sposób, bo albo chodzi o drugich jako jednostki, albo o drugich w ogólności. Czyli tutaj Tomasz przede wszystkim zauważa, że albo jest to właśnie racja jeden człowiek do jednego człowieka, albo jeden do ogólności, znaczy do ogółu, czyli do społeczeństwa rozumianego jako pewna jedność. W tym mianowicie znaczeniu, że ten, kto służy jakiejś społeczności, służy wszystkim ludziom, którzy żyją w tej społeczności. W tym sensie właśnie jest to tutaj ten wymiar jakoś indywidualny, który jakby daje ten wymiar taki naprawdę społeczny, ogólny. Otóż sprawiedliwość z istoty swej może odnosić się tak do jednostek, jak i do ogółu. Jasne zaś, że wszyscy, którzy żyją w jakiejś społeczności, mają się do niej tak, jak części do całości. Część zaś przez wszystko, czym nią jest, przynależy do całości. To jest bardzo ważny też element, tak swoją drogą, o tej wyższości całości nad częścią, bo to jest akurat coś, co jest chyba jedną z takich głównych przyczyn, dla których
sprawiedliwość dzisiaj jest zagrożona w tym swoim wymiarze, tym pierwotnym i społecznym, dlatego że jakby odejście od zdrowej filozofii, to znaczy konkretnie chodzi o tendencje nominalistyczne, one jakby spowodowały, że przestano dobrze rozumieć, na czym polega społeczność, na czym, czym jest społeczeństwo i z tego powodu zaczęto nadmiernie podkreślać rolę jednostki, rolę jakiegoś indywiduum. I dzisiaj widzimy tendencje, które wśród ludzi zostały obudzone, takie bardzo egoistyczne tendencje do tego, żeby przede wszystkim brać, żeby liczyć się tylko ze swoimi przywilejami, a żeby specjalnie nie starać się o dobro wspólne. Tak? To jest właśnie konsekwencja tej złej filozofii, tak poniekąd zresztą. I tutaj jakby widzimy u świętego Tomasza podkreślenie wagi całości, bo ona jest ważniejsza od, całość jest ważniejsza od części. Część jest czymś istniejącym dla całości. Człowiek jako członek społeczności jest jednak właśnie mniej ważny niż cała społeczność. Stąd wszelkie dobro części można podporządkować dobru całości. W tym więc znaczeniu dobro każdej cnoty, i tu jest właśnie ten element łączący, będący syntezą całego naszego dzisiejszego tego powiedzmy wykładu, w tym więc znaczeniu dobro każdej cnoty, zarówno takiej, która wprowadza ład w stosunku człowieka do niego samego, jak i takiej, która ten ład wprowadza w jego stosunkach do innych, pojedynczych osób, da się odnieść do dobra wspólnego, po któremu zwraca nas sprawiedliwość. Czyli w tym sensie widzimy, że sprawiedliwość nagle okazuje się taką cnotą ogólną, która w pewnym sensie wiąże nie tylko tych ludzi w jakąś całość, także po prostu jest jakby na uwadze, mają oni dobro wspólne, ale również i wszystkie inne doskonalące te konkretne dusze cnoty, też one są w jakiejś mierze związane ze sprawiedliwością i jakby w tym kontekście można zrozumieć to, co tutaj Tomasz też przytacza, zdanie Cycerona, który powiada, że głównie ze względu na sprawiedliwość nazywamy ludzi dobrymi, czyli w tym sensie też zresztą Pismo Święte dokładnie w tym sensie nazywa, na przykład mówi się o Józefie, że był sprawiedliwy i to jest jakby równoznaczne ze świętością, jest to równoznaczne właśnie z byciem po prostu w porządku wobec prawa Bożego, więc jakby ten wymiar społeczny tutaj się jednoczy z tym wymiarem, takim indywidualnym wymiarem związanym z doskonaleniem pojedynczej duszy. To na czym dzisiaj musimy skończyć, bo za chwilę się zaczynają już rozmowy z nauczycielami.